Witam Was, moi kochani. Z tej strony wróżka Kalina. Zrobię dzisiaj wizję na grudzień 2023, co może prawdopodobnie wydarzyć się w świecie. Zachęcam również do skorzystania z usług prywatnych. Poniżej macie do mnie mail, Facebook, Instagram. Kontaktujcie się ze mną. Zachęcam do zakupu talizmanów ochronnych od złych energii. Macie różne rodzaje od koloru do wyboru, jak i również do zakupu amuletu, który ma na celu chronić Wasze domostwa, rodziny od złych energii. Jest on również też, aby Wasz biznes, który prowadzicie, żeby się rozwijał dobrze, żeby się wiodło finansowo. Polecam z całego serca. Także miłośników ziołolecznictwa zapraszam na mój nowy kanał Promyczek Zdrowia, gdzie dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniami. A te osoby, które lubią ogrodnictwo, zerknijcie na kanał Angel Garden Vlog, ponieważ jest bardzo fajny, jest piękna przyroda. Także można podziwiać piękno natury i tego świata. Dobrze, zaczynamy. Oczyszczamy energię. Również proszę Was jeszcze o subskrypcję, ponieważ daje mi to ogromnego powera do działania i dzielenia się z Wami wizjami, moją energią. Także komentujcie, lajkujcie i bądźcie ze mną. Dobrze, wchodzimy w tą niezwykłą energię. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z Archaniołem Świata. Niech mi podpowie losy na grudzień 2023. Polska, świat. Polska, świat. Jaka będzie energia grudnia w Polsce? Życiowe lekcje. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które one zawierają. Czyli Polskę na grudzień czekają życiowe lekcje, nowe doświadczenia. Jak to mówią? To będą doświadczenia i dobre, i też z takim haczykiem, które mają wiele za plecami, które być może ciężko będzie do końca dostrzec, zrozumieć. A świat? Świat grudzień 2023. Powiedz to Bogu. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, aby uzyskać uzdrowienie i odpowiedź. Do grudnia jakby świat dał odpowiedź na coś. I też mi się pokazała kula ziemska i jakaś luna nad nią. Do końca roku 2023 albo coś będzie jakiegoś ziemią. Takie trochę, to jak na tej karcie. Tak jak na tej karcie macie tutaj gdzieś taką lunę. Mocna energia, która zadzieje się między dwoma państwami, a na czele będzie trzecie państwo.
Dobrze, idziemy dalej. Sobie zostawię tak te karty, abym miała wgląd. Rozłożymy karty na Polskę. Polska, grudzień 2023. Polska, grudzień 2023. Dużo układów mi się kojarzy w Polsce. Układy, które będą wprowadzane stopniowo. To, co do tej pory było ukrytym dnem w Polsce, jakaś sytuacja, którą politycy nie ujawniali albo jakoś tak owijali w bawełnę, w słowa, to zostanie jakby odkryta, obnażona ludziom. Z tego powodu będzie wiele ludzkich kłótni w Polsce. To jakby społeczeństwo nie wytrzymywało. Tu już w ogóle nawet maj się pokazuje w kartach. Początek czegoś. Początek odkrycia tej zguby, w której jesteśmy. Nie każdy będzie mógł robić, pracować w tym zawodzie, który wykonuje. Ogromne zmiany w płaszczyźnie pracy. Zrobimy się do tych trzech kart. To już tutaj może być jakieś zawirowanie odnośnie wypłat związanych z pracą. Albo jakiś taki haczyk, które jakaś deklaracja, która będzie podpisywana przez ludzi. Widzę coś takiego. Jesteśmy w jakiejś pracy, ktoś nam daje jakąś deklarację, umowę do podpisania na wypadek czegoś, czy coś takiego. Ludzie to podpisują. I wplątują się tym sposobem w jakieś dziwne okoliczności, w jakąś dziwną sytuację. Przebywają jakieś wojska do Polski. Tak jest w ogóle patrol, ale patrol tak jakby kontrola, słuchajcie, na granicach, na terenach pewnych. Dużo widzę kontroli takich powietrznych. No, skojarzyło mi się coś, słuchajcie, z Ameryką przy tej wizji. Ale moim zdaniem to są kontrole na granicach. W szczególności polskiej granicy, ale jest granica.
Samoloty. Różne kraje, niebezpieczeństwo. Okej, idźmy dalej może. Mówi też mi wibracja Posejdona z tymi bogami coś związanego. Trzeba zgłębić temat o Posejdonie, słuchajcie. Może to jest jakaś wskazówka. Co tutaj jest? Okazuje się tak, łono matki, jakiś haczyk, macierzyństwo, dzieci. Jakby strajki z tym tematem mogły być związane, ale tutaj dalej jest coś zablokowane. Jakaś prośba, może być matek. I to taka, słuchajcie. Okazuje się tak, marzec, czerwiec, lipiec, wrzesień. Co to jest? Zaraz wam pokażę. Koło, tak naprawdę kwietnia. Dzień maj. Kwiecień maj. Tu jakby się pokazało. Jakby dalej było coś w fazie dokumentów, w fazie zmian, ale na razie ta faza jest taka, że jeszcze się to nie z... jakby nie chce się to zmienić w tym roku do końca. Może to z czasem się zmienić, ale jakiś dłuższy czas. Tak jakby co najmniej na drugi rok mogło się coś zmienić, bo tu w tym roku jest jakieś takie jeszcze uwiązanie w tej sprawie z tymi kobietami. Tak. Tak bym powiedziała, że to dopiero później się odblokuje, ale jeszcze kobiety będą musiały walczyć jakby o swoje. Idąc dalej. Dalej pod górkę jest kwestia rolnictwa, domów, domostw, mieszkań. Rolnicy zawiodą się na rządzie. Tu mi się pokazują w ogóle jakieś zbiory, ale sadzenie, zbiory. Nie wiem, mówi mi tak, że dużo rolników czegoś nie posadzi. Będą zaburzone warunki ku temu.
marnotrawstwo pieniędzy na coś. Będzie. Perypetia banków na jesień tego roku 2023. Przejdziemy już sobie do mapki, bo ja tu będę rozkładać te karty i coraz będę coś widzieć. Dlatego może bardziej tam jeszcze coś zobaczymy. Na razie damy Polskę. Polska, grudzień 2023. Mówi mi Polska w poligonie. Polska, grudzień 2023. Szlaki turystyczne będą zabezpieczone. Tak jakby w ogóle był problem z wejściem na jakiś szlak. Jakieś szlaki, przepraszam, no szlaki jakieś. Grudzień 2023. Umundurowane zespoły i coś będzie związane z jakimiś koncernami. I coś mi się z jakimś paliwem w ogóle skojarzyło. Grudzień 2023. Marnotrawstwo pieniędzy. Wyzysk ludzi. Konflikt, który nie ma końca. Jestem teraz nad Lublinem i mówi tak. Obrzęk tego miasta i tak jakby coś puchło, ale dziwnie mi się pokazało, tak jakby tkanka, wiecie, ludzka i puchnięcie, ale to nie chodzi o to, to chodzi o obrzęk jakiegoś miasta i to mówi mi o Lublinie. Z jakąś sytuacją to jest związane, obrzęk miasta. Bardzo mocno lubi się nakreśla i obrzęk miasta mówi. Co może oznaczać obrzęk miasta? Tak jakby co, nadmiar ludzi? Coś co obrzęka, tak? Do jakiejś tkanki. Ale mówię, to nie jest tkanko związane, tylko z obrzękiem miasta. Nadmiarem czegoś w mieście, prawda? Koncerny paliwowe zostaną zaatakowane. Dlatego, moim zdaniem, dlatego będzie ta ochrona. Ochrona jakiejś grupy, takich jakby... ja to widzę, takich jakby... jakby to powiedzieć. Jakieś służby pilnowały, rozumiecie, z tego tytułu? Grudzień 2023. Warszawa będzie mieć dużą ochronę, w szczególności politycy, ministrowie. Będą jakieś strefy przygraniczne, bardzo mocno mi się pokazują tutaj Mazury. Usytuowane jednostki będą w ogóle wzdłuż Bałtyku,
i granic polskich. Kryzys finansowy związany z kopalniami tereny tutaj województwa śląskiego. Czyli się popsuje z węglem, z górnictwem. Mówi mi blokada do 2 lat w ogóle z tym górnictwem coś. Bardzo mocno w grudniu nakreśla się ten Lublin. Bardzo. Najmocniejsza energia jest w Lublinie na mapie. Na ten miesiąc grudzień. Pasy przygraniczne też jest mocna energia. Grudzień 2023. Na razie tyle. Dobrze, jeszcze zobaczymy sobie tutaj. Chciałam zobaczyć jeszcze świat. Świat grudzień 2023. Świat grudzień 2023. Świat grudzień 2023. Dwa konflikty, które będą łączyć świat. Dwa konflikty, dwie sytuacje być może, które będą łączyć świat. Przegrana w grupie jakiegoś lidera w świecie. Zero kontroli nad tym wszystkim. To jakby złamanie zasad, barier. Dlatego jest tu coś jakby było, jakby ktoś się zagalopował w tym wszystkim. Otwieranie drogi statkom, portom. Poprzez tą sytuację. Która jest jakby kolejnym wydarzeniem, tak? Czy jakby sytuacje miały... Dwie ciężkie sytuacje na świecie. Jedna i druga, ale jakoś łączą. Świecie, ogromne ubolewanie nad czymś, nad jakąś sytuacją. To są związane takie sytuacje militarne.
Mówi mi napływ. Albo to jest związane z militarną sytuacją lub jakąś inną wywołaną. Kulminacja będzie problemów w tym roku 2023 na świecie. I z tą kulminacją tych problemów świat będzie chciał się uporać na różnego rodzaju sposoby. Będą ogromne zmiany w świecie. Jeszcze wejdziemy tutaj w energię Ukrainy. Ukraina, grudzień 2023. Będzie się mówiło na Ukrainie o jakimś obszarze zakazanym. Niby w ogóle była jakaś strefa, nie wiem, stworzona na Ukrainie i będą ludzie mawiać, że to jest obszar zakazany. Grudzień 2023. Ale bardziej z tym obszarem zakazanym coś mi się ta strona kojarzy w ogóle. No ale... Jeszcze raz. Grudzień 2023. Mówi mi, polecieli do Płocka. Nakreśla się tutaj na grudzień 2023. Tarnopol, ta miejscowość taka, ogólnie to kółko się tak zakreśla, zobaczcie tutaj, na grudzień 2023. Ten obszar między Żytomierz, Równe, Tarnopol i tu, no V taka miejscowość. Grudzień 2023 mówi mi jakby tutaj bardzo mocno ciągnie energia w tym, w tej miejscowości i mówi mi atak jakby na stolicę. Co to w ogóle za miejscowość? Uman. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, wypowiadam. Ale no, tak mnie tutaj ciągnie. Ten obszar koło Odessy taki jest dziwny. Mówi mi rozbrojenie stolicy. I tutaj, gdzie mi ciągle to mówi w dół, to mówi mi jakiś taki konwój czy coś takiego. Coś jakby się stało z tym konwojem. Zaraz mój anioł to się załamie. Już z tych wydarzeń. Cały czas ten obszar nie za dobry. Charków, tak, tutaj w ogóle
Zaporoże. No, ta strona jest bardzo dziwna, zagrożona. Ukraina 2023 grudzień, jeszcze raz, może mi coś energia powiem. Strefa potajemna, jakaś zakazana. Coś będzie z jakąś strefą, wiecie? Która będzie potajemna i będą mówić, że ona jest zakazana jednocześnie. Na tej Ukrainie. Pamiętajcie, że energia różnie podpowiada ten czas, dlatego no może się to wydarzyć na. Do jakoś tak do końca roku 2023. Nie mówię, że stricte w samym grudniu, tak? Pytaliśmy się na grudzień, ale wiecie, jak to jest z tym czasem. Co jeszcze? Chciałabym sobie tutaj nad świecą jeszcze wejść tam w głąb tej energii. Grudzień 2023, świat. Co będzie się działo? Czy chcesz energię jeszcze coś przekazać? Odwrócone losy świata. Czyjaś przepowiednia się wypełni? Słuchajcie, nie wiem, mówię przepowiednia. Gutenberga? Ja nawet nie wiem. Czy był taki człowiek? Może mi coś teraz energia, słuchajcie, dziwnego podpowiada. Nie wiem, ale mówię wam, co po prostu mi podpowiada. Muszę sama to sprawdzić. Na pewno jakaś przepowiednia się wypełni. Co jeszcze? Nawet nie wiem, czy przepowiednia Gutenberga? Może ja coś nazwie przekręciłam. Może jest coś, słuchajcie, ktoś o podobnym jakimś. Może jakoś, wiecie, inny język jest, jakoś to źle przeczytałam. Rok. Co się wydarzy na świecie? Mi ciągle jakiś obszar zakazany i ta Ukraina mi się pokazuje w oczach. Na granicach, mówię, od Bałtyku, od wschodu, takie jakby kontrole, patrole. Zmiana ludzi, ich miejsc zamieszkania. I dwa jakieś wydarzenia mi się w 2023 roku kojarzą. Jedno na Ukrainie i drugie jakieś jeszcze. Jeszcze coś. Rok 2023, świat. Usytuowanie świata w innych dziwnych okolicznościach. Niektóre narody będą wygasać. Miłość za pieniądze. To chodzi o stosunki polityczne. Macie do czynienia z czymś wyższym. I takie różne instalacje będą konflikty związane z ziemią, uprawami. To będzie. Dobrze, na razie tyle. Jeszcze tutaj oczywiście przesłanie z run dla Polski i na świat. Polska, grudzień.
Utrzymywanie ludzi w niepokoju w Polsce będzie. Świat. Już Wam mówię przesłanie. Dla Polski. Jaki będzie grudzień 2023? Zachowanie tego, co zostało spełnione. Nowy początek, nowe życie, satysfakcja od nowa obdarza, a zostanie Ci ofiarowane. Coś w Polsce zostanie ofiarowane w jakiś dziwny sposób, ale jakoś zostanie. Jakby ktoś jej coś przekazał. Natomiast świat w grudniu może spotęgować spoczywające w Tobie moce pod warunkiem, że potrafisz je właściwie rozpoznać. Panowanie nad przeciwnościami. Kryzys, przesilenie. Czyli w świecie będzie kryzys i przesilenie. Przesilenie jakiegoś takiego zła. Gdzie jest ta taka niedobra energia. A w Polsce? Nie wiem. Jeżeli bym wyszła dalej w energię, szczerze, teraz Polska jest jakby niedobrych chwilach, ale wejść jakby dalej w jej dalsze losy, dalszą przyszłość, to coś zostanie jej ofiarowane. Czy jest jakieś światełko nadziei? Ale mówię, no teraz to się wydaje w ogóle jak science fiction, to co mówię, bo jeżeli patrzę się, co się wyprawia i co będzie się wyprawiało w Polsce, no to faktem będzie ciężko. Ale idąc dalej, dalszą energię, nie wiem, jakoś wyjdziemy obronną ręką, ale będzie pod górkę. Będzie pod górkę, to wszystko dla nas ogromnie. Jedni to wytrzymają, drudzy nie wytrzymają. No każdy ma swoje tam życie. Dużo zmian się szykuje, które nie będą łatwe, nie będą zrozumiałe, żeby je zaakceptować, ale będą, to się będzie działo. Będzie od nas niezależne. Świat będzie wmanewrowywał Polskę w to wszystko. Też nie będzie to łatwe. Przebrnąć, przeżyć, jakoś do tego się dostosować. Nie wiem, wydaje mi się cały czas, że coś po prostu w świecie się jeszcze wydarzy. Będziemy trochę w to wplątani, ale jakoś później się poukłada. Ale to musi minąć jeszcze czas. Pozdrawiam Was, kochani, z całego serducha. Przysyłam Wam ciepłą, dobrą energię. Trzymajcie się. Proszę Was o subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Buziaczki, wszystkiego dobrego. Pa, pa!